Witam Was w kolejnym odcinku Girl Talk. Dzisiejszym gościem jest doktor Nina Wiśniewska, doktor dermatologii. Bardzo miło. Także będzie, słuchajcie, ciekawie, inspirująco, medycznie. No i jakby tutaj Nina przyszła i mówi, Boże, o czym będziemy rozmawiać? Ja mówię, no nie tylko o pryszczach, ale tak naprawdę o szeroko pojętej pielęgnacji i medycynie estetycznej, która może być ciekawym tematem z racji tego, że dużo osób wcale jakby o tym nie mówi, trochę traktuje jako temat tabu. A ja w sumie nie wiem dlaczego, ponieważ medycyna estetyczna jest jakby, myślę, że bardzo ciekawym kierunkiem, który też może bardzo dużo pomóc ludziom. No tak, tak. Mhm. Mam się wypowiedzieć, dlaczego nikt nie mówi o tym. A możesz powiedzieć, dlaczego? Wiesz co, ja myślę, że dlatego, że bardzo dużo o tym już mówiono. Na samym początku. Polska jest takim niestety krajem, w którym się dużo obgaduje. I jak coś pojawia się jakakolwiek nowość, to zanim ona się staje jeszcze rozpowszechniona, to już jest skrytykowana. I tak było w Polsce. Po pierwsze, była też taka nieumiejętność podawania kwasu hialuronowego, botoksu. Każdy się uczył gdzieś tam na błędach, trochę z zachodu, ale jednak jeszcze nie mieliśmy takiej wprawy w tym. Za mało doświadczenia, dużo szkoleń, za mało doświadczenia takiego, żeby na kimś to po prostu jeszcze porobić. I zrobiło się dużo lwich twarzy, czyli duże policzki, wiesz, wysoko ustawione brwi, bardzo duże usta, tak zwane kaczory. I w pewnym momencie, jak ktoś już szedł do takiego lekarza, który miał ten umiar, i potrafił ładnie zrobić medycynę estetyczną, tak żeby tego nie było widać, no to jak się komuś przyznawał przyjaciółce, to za chwilę był krytykowany, że a za chwilę będziesz kaczorem, albo będziesz miał wielkie policzki. Przesadzisz, tak. Tak, i wydaje mi się, że to z tego. My jakby, ja tak uważam, tak, patrząc nawet po swoich pacjentkach, że jednak my zawsze jakby pokutujemy za te wszystkie błędy jakby naszej przeszłości, nie? W Polsce jest jednak taka, no duża ta krytyka i nie ma takiego półśrodka, nie ma takiej dyplomacji. Ludzie albo krytykują, albo bardzo chwalą, ale nie ma takiego, wiesz, jakby wypośrodkowania. I tak dlatego mi się tak wydaje. Ale to tak, to masz rację, że jak ktoś zaraz powie, to jest takie, o Boże, ale że to jedno, że może zaraz staniesz się karpiem, kaczorem, ale druga rzecz, że też po co ci to? Po co ci to? Przecież byłaś ładna, już nie jesteś. Byłaś, przesadzisz, tak. Coś pójdzie nie tak, a czy ten lekarz jest tego, w ogóle czy ten lekarz jest dobry, skąd wiesz, że jest dobry? To są też takie problemy, które zaraz po prostu to chyba też stwarzają trochę sobie. Jakby zazdrości wynika, bo na przykład wiesz, mnie na to nie stać, to po co to jest tobie? Tak, ja się zawsze śmieję z moją przyjaciółką, która prowadzi taki outlet jakby luksusowych rzeczy i ona sama się bardzo dobrze, modnie ubiera i jak w zimę gdzieś idziemy na imprezę, załóżmy, nie wiem, do restauracji albo do kogoś i ona ma gołe nogi albo założony, wiesz, jakby ja mówię, otwarty obcas i wiesz, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, nie jest ci zimno? Pomimo tego, że wiesz, że super wygląda, ale zawsze skrytykuje i ona też odpowiada, nie przyjechałam tutaj tramwajem. Wiesz, bo to jest, no jest coś takiego, nie, że od razu trzeba, wiesz, bo za dobrze, nie? Mm-hmm. Bo jedna, wiesz, ma rajstopy, a druga założyła. Ale ja to, tak, bo ja to nawet, wiesz, medycyna estetyczna to jedno, ale nawet jakby no chirurgia plastyczna. Ja mam bardzo duże piersi, jeszcze teraz w ciąży to no w ogóle się śmieję, że jak pokazałam je pierwszy raz ginekologowi, to pierwsze co powiedział to, panie wie, że one jeszcze urosną. Ja mówię, dobra, już jakby mam to gdzieś, bo moim marzeniem życia jest to, że jak wykarmię, nie wiem, czy zatrzymam się na jednym, czy poczekam do drugiego, czy będzie drugie dziecko, ja sobie robię lifting piersi i to samo, po prostu komentarze. Wiesz, ja też bym chciała mieć takie duże, albo że doceń, że masz takie duże, albo tak, tak. Po co ci to? To operacja. I myślę sobie, Jezu, jakby ludzie, odczepcie się, bo jakby jakbyś miała nosić, ja nie wiem, to 10 kilo na pewno waży codziennie, no to może byś inaczej na to wszystko spojrzała, to jest po pierwsze, a po drugie to jest totalnie moja decyzja. I tak jak mówisz, ludzie zaczynają się wtrącać, komentować, jakby
no proszę bardzo, sławny kot. Ale jakby po co? Dokładnie, bo byli z tobą codziennie i wiesz, i byli twoim biustonoszem. Tak, nie? I tak samo się musieli dźwigać ten tak, bo ja mam akurat ten case, tak? Jeżeli chodzi o piersi. A jeżeli chodzi o medycynę estetyczną, to co rozmawiałyśmy, wiesz, przed wejściem na antenę, że no akurat to, że jestem puszysta, jeżeli chodzi o moją twarz, dobrze działa, bo się śmieję, że pytając... Ja tego nie powiedziałam, że jesteś puszysta. Nie, ja nie, ale ja się śmieję, że pytając mojej kosmetyczki co miesiąc, a może coś zrobimy, to ona mówi, nie Karolina, nie potrzeba, bo jakby masz masz wypełnioną no tak, masz dobrze skórę. Policzki, no tak. Jakby, wiesz, masz swoje ładne policzki, więc wiadomo, tutaj jakby trzeba wiesz, mieć umiar. No, tak, jakby. Także może to mnie tak nie dotyczy, ale jak ktoś sobie robi, to ale czemu nie? Jesteś młoda, no wiesz, jakby zobaczysz siebie. Oj, młodsze teraz już się za siebie zabierają. No tak, za 15 lat, wiesz, ja też wiesz, popełniałam błędy w medycynie estetycznej i sama miałam źle zrobione usta, jakby nie sama sobie robiłam, ale jak gdzieś tam wkraczałam w tą medycynę estetyczną, to chodziłam po szkoleniach i każdy mi gdzieś tam te usta, mam dużą asymetrię w ogóle, po prostu, jak mówię, to mam dużą asymetrię, tak mam. I wiesz, jak gdzieś chodziłam, to każdy mi chciał to poprawić, a w pewnym momencie sobie po prostu wszystko rozpuściłam na maksa, tak? I stwierdziłam, że nie, że jakby tutaj można to wyrównać trochę jakby toksyną botulinową, sparaliżować jeden jakby, wiesz, mięsień, sparaliżować, no w sensie odnerwić, tak? Żebym, wiesz, żebym prościej mówiła, ale nie trzeba tak, wiesz, pompować. Więc sama mam takie, wiesz, jakby swoje błędy. Nawet był w twoim stylu kiedyś artykuł ze mną właśnie o tym, o tym całym właśnie przebiegu, jak to ta medycyna estetyczna wpłynęła na mnie i jak pod tytułem rozpuściłam chyba usta, jakoś tak było. Mhm. A wyrównałam usta botoksem. Więc wiesz, jakby no, każdy się uczy jakby na tych, jakby również no, po sobie, nie? A to, że można przesadzić, no oczywiście, że można i ja nawet czasem, wiesz, no faktycznie patrzy się na różne osoby i się zastanawia, że kto tutaj jakby nie umie powiedzieć stop i często lekarze się tłumaczył, że oni chcą powiedzieć stop, ale to pacjent, ale są też tacy lekarze, wiem, bo nawet mam koleżanki, które ewidentnie przesadzają, że one mówią mi, że nie, no lekarz mnie wypędził, powiedział, że mi ja to nie tak zrobi. Robię. Tak, ja też tak robię i wiem, że dużo osób jakby mówi mi o tym, że nie dam sobie zarobić, bo często siedzi ktoś na hotelu i mówi, nie, za dużo, przyjdź za pół roku, tak? No, tego dokładnie. Ci nie zrobię, tego Ci nie zrobię. Jakby też, jakby wiesz, to są osoby, które są gdzieś tam moją wizytówką, ja bym nigdy nie chciała usłyszeć, kto Ci to zrobił. No to, ale oczywiście, wiesz, jakby, że tak. Bo sobie bym się wstydziła, tak? Mhm. Jakby padło gdzieś moje nazwisko w tłumie, tak? Więc jakby, no wiesz, no, dlatego chyba teraz już każdy tak dba o tą swoją jednak reputację. Tak. Tym bardziej, że medycyna estetyczna to jest bardzo ciężki tak naprawdę zawód, obarczony dużym ryzykiem jakichś tam działań niepożądanych, to jest duży stres i albo ktoś się zajmuje sensu stricte samą medycyną estetyczną i naprawdę jest tym dobry i naprawdę się w tym szkoli i gdzieś tam stara się tylko i wyłącznie wykonywać ten zawód, lub jakby wiesz, jakby to jest łączenie. Ja nie robię jakichś zabiegów typu nici, bardziej jakichś, wiesz, takich inwazyjnych, bo ja się po prostu na tym nie znam i ja nawet się nie chcę na tym znać. Jeżeli znajdę lekarza, który będzie się jakby tym zajmował, to on będzie u mnie pracował w klinice i będzie to robił. Ale ja jestem jakby dermatolog i lekarz medycyny estetycznej i u mnie ta medycyna estetyczna jest bardzo holistyczna. Czyli ja podchodzę do pacjenta tak, żeby mu delikatnie jakby pomóc, trochę odbudować jakby owal twarzy jakimiś takimi zabiegami mniej inwazyjnymi, ale nigdy mi się nie zdarzyło wstrzyknąć 3 na przykład ampułki kwasu hialuronowego na jednym zabiegu. Zawsze to gdzieś tam rozkładam, robimy sobie plan. No chciałabym, żeby te pacjentki wyglądały dobrze, tym bardziej, że ja mam klinikę w Wyszkowie i to nie jest za duże miasto i też nie chciałabym, żeby wszystkie chodziły, wiesz, klony po prostu. Bo czasem, a nie masz czasem wrażenia, jak patrzysz w gazety na przykład na nasze, nie wiem, podwórko celebryckie, że faktycznie zaczynają te osoby identycznie wyglądać?
Wiesz co, ja taki miałam moment. W sensie, jako pytam nawet jako panią doktor, czy to jest jakiś trend, że to wiedzą jak zrobić, żeby to tak samo wyglądało u wszystkich? Wiesz co, no tak, no są pewne jakieś kanony piękna, tak? Jeżeli, wiesz, no teraz jest moda na wydłużanie brody, jest moda na, wiesz, jakby zarysowane kości policzkowe i linie żuchwy. I rzeczywiście jakby to, wiesz, to gdzieś tam... To da się zrobić chodzi. Wszystko, tak? No da się zrobić, no tylko wiesz, to jakby to nigdy nie wyglądasz tak jak ty już. No musisz mieć tego świadomość, że spojrzysz w lustro i nie będziesz to ty. No, no jednak tak. Masz dłuższą tą brodę, masz, wiesz, jakby linię żuchwy, czy masz, wiesz, poprawiony nos. Ja myślę, że właśnie to, co ty mówisz, to są te głównie nosy, wiesz, bo nos, operacja plastyczna nosa bardzo zmienia jakby rysy twarzy. Ja sama mam komplekt swojego garba i tak się trochę zastanawiam, z jednej strony go lubię, bo jest trochę taki ala żydowski, ala gruziński, a z drugiej strony, wiesz, mówię, kurczę, no wiesz, kiedyś mi tak urośnie ten nos i będę miała wielki, bo nosy rosną, czy tam w sensie, wiesz, no chrząstki gdzieś tam się, jakby zanikają te kości, to wszystko opada, więc chciałabym kiedyś sobie, pewnie będę myślała o jakiejś tam operacji, tym bardziej, że mam bardzo krzywą przegrodę też nosa, no ale to już jakby przy okazji. Krzywa przegroda to w ogóle często jest pretekst, tak, bo później dokładnie. Niektóre bo gwiazdy będzie... mówią, że to chodziło o przegrodę tak. I tak no, wypadkowo tego był nagle piękny, prosty nosek. Tak, ale właśnie i tak jak widzisz, jak ktoś się zmienia, no to te nosy ma zrobione, nie? Ale tak to jest, widzisz, kolejna Nina rzecz, o której Ci wcześniej mówiłam, że jest dużo też z kolei gwiazd, które ćwiczą, które zdrowo jedzą, ale w ogóle się nie przyznają, że oprócz tego jednak jest ta medycyna estetyczna i to nie jest dieta, która zmienia rysy twarzy, tylko ewidentnie tam coś się zadziało, a w mediach sprzedają to, że to tylko dieta i ćwiczenia. To znaczy, no tak, jeżeli rzeczywiście ktoś tak, wiesz, jakby od razu twierdzi, że on sobie nic nie robił, no to jest rzeczywiście taka hipokryzja, tak, wiadomo. Tym bardziej, że wiesz, że żyjemy tu w Warszawie i wiemy, gdzie kto chodzi, tak, jakby, no jakby świat jest mały i to widać po prostu i jeszcze mamy dużo znajomych, więc zawsze ktoś tam nam coś powie. Natomiast, i to jest rzeczywiście jakby takie, wiesz, jakby hipokryzja. Natomiast jeżeli ktoś, ja też nie uważam, że ktoś musi się tym chwalić, bo jednak jest to zabieg wykonywany u lekarza, jednak jest to kodeks, jakby nawet etyki lekarskie, żeby lekarz nie zdradzał jakby tego, co było wykonane i kto był u niego, jakiego przyjmował pacjenta. Więc też jakby wiesz, no ja też nie chodzę i nie opowiadam o tym, że miałam wycięty wyrostek robaczkowy w 2003 roku, tak? Więc jakby, wiesz, nie muszę o tym mówić, tak? Że nie mam wyrostka, bo wiesz, no... Już wszyscy wiemy. Tak. Albo, że wiesz, no czy ktoś sobie zrobił tatuaż, czy nie, no to nie musisz mówić, ja sobie zrobiłam tatuaż, wiesz, no mam go gdzieś, ale nie musisz jakby o tym mówić. Jak ta medycyna estetyczna jest dobrze wykonana i rzeczywiście ktoś wygląda ładnie, to uważam, że wcale nie musi do tego jakby przyznawać. Natomiast jeżeli ktoś się zapyta, no to warto by było powiedzieć, że tak, gdzieś chodzę, coś sobie poprawiam, ale jest to wszystko w zakresie jakby estetyki, tak? I jakby staram się nie przekraczać granic, mam dobrego lekarza, który gdzieś mnie pilnuje. Najgorzej jest to, jak ktoś kłamie, no to wiadomo, to jakby... Ale wiesz, zobacz, kolejne, to nie jest już tak, że my się na co nabieramy. To już nie są te czasy, wiesz, my to wiemy, tak, więc jakby i ludzie też to wiedzą. I każdy potrafi wyciągnąć wnioski i sobie stwierdzić, no, wiesz co, nie zaufam jej nawet w innych kwestiach. Tak, teraz tak. Mnie szuka, to niech spróbuje kiedyś coś sprzedać, nie kupię od niej, bo jej nie zaufam. Dokładnie, to jest pierwsza rzecz, tak jak powiedziałaś, że już nie jesteśmy takimi głupolami, że nabieramy się. Potrafimy też odróżnić, jak ktoś dokładnie, sobie coś zrobił. Dokładnie, tym widać zdjęcie, jakby no... Tak. Serio, jakby widać na zdjęciu, że to jest zupełnie inna twarz i to nie jest kwestia dobrej diety, ani wyprostowania zębów, ani nie wiem, zmiany fryzury, tylko to ewidentnie tam się coś zadziało, więc jeżeli ktoś tak mówi, to tak jak powiedziałaś, traci wiarygodność. Dla mnie ale dla mnie gorszą, o wiele gorszą rzeczą jest, nawet mojemu mężowi o tym mówiłam, jak są niektóre osoby, które pokazują krem tudzież makijaż, używając do tego filtra na Instagramie i ja się zastanawiam, o co tam chodzi, bo i ten filtr i tak zmienia im twarz, a ta osoba mi mówi, że ten podkład świetnie działa, a ten tusz wydłuża rzęsy, które są sfiltrowane na tej twarzy i myślę sobie wtedy jakby, kto się na to nabiera, bo ja może nie wiem, jestem jakby, no, widzisz, wiesz, za mądra, czy nie wiem, za spostrzegawcza na takie rzeczy. Tak, ty się nie nabierzesz, ale jest masa osób, które się nabierze. Tak na przykład, nie wiem, jakby wieku mojej mamy,
Ona nie wie, co to jest filtr na Instagramie. Okej. Okay. Rozumiesz? A moja mama też jest na Instagramie. Okej. Okay. I ogląda i myśli sobie, Boże, jaka ona jest piękna. Tak. Dużo mam pacjentek, które przychodzą i mi mówią, że no ale ktoś tam super wygląda, widziałam na Instagramie, pokazuje mi zdjęcie. I ja wiem doskonale, że to jest filtr. I wiesz, też tak patrzę trochę z niedowierzaniem, że ta osoba tego nie wie. Ale wiesz, to przecież jej tego nie powiem wprost, tak? Więc tylko nie zaczyna mnie tłumaczyć. Więc zobacz, bo jakby to, i to, tak samo jest z drugą stronę. Wiesz, siedzą 15-14-latkowie. Ten cały marketing, który jest jakby w dzisiejszych czasach, on nie jest ukierunkowany na Ciebie, Karolina, czy na mnie. Ty sobie jesteś na tyle świadomym konsumentem, że Ty wiesz, co masz kupić. No i Ty prawda. Wiesz, co chcesz. Natomiast on jest ukierunkowany na dzieci. I dlatego powstał TikTok i... ja mam nadzieję, że pójdziemy śladem Stanów Zjednoczonych. Niestety, to jest dla mnie kosmos. Ja oglądam czasami dla fanów po prostu i uwielbiam te tam takie chińskie, wiesz, sklepy. Znaczy, co tam, coś do krojenia do jajek. Uwielbiam ja mam problem po prostu z TikTokiem, bo ja musiałam się zastanowić, dlaczego mnie ten TikTok denerwuje, bo myślałam, nie wiem, właśnie, że zazdroszczę, że nie wiem, no nie jestem taneczna i po prostu nie umiem tak tańczyć i może dlatego mnie TikTok denerwuje, ale bardziej chyba poszło o to, że to jest kolejna jakby strata czasu, tam nic nie ma, co... Ale mnie to mega odmóżdża, wiesz, ja mam zawsze słabe poniedziałki. Czyli to jest na odmóżdżenie. Tak, mnie to mega odmóżdża, ja zawsze wieczorem... Za dużo tych odmóżdżaczy. Zawsze w poniedziałki, ale wiesz, też dokończę, w sensie, wiesz... Ja mam Love Island i pudelka. Ja też Love Island. Ja tak samo, Love Island, dokładnie. Ale wiesz, chodzi mi o te dzieci, nie? To jest taki, wiesz, marketing jest ukierunkowany na dzieci i nigdy nie można ich zlekceważyć, bo to jest najważniejsze, najważniejsza osoba. Powiem Ci dlaczego. Dlatego, że to dziecko, które teraz, jeżeli zaszczepisz w nim jakąś myśl, że to jest fajne lub przekażesz im jakąś zasadę, swoje motto lub jakiś produkt, który chcesz sprzedać, to wiesz mi, że to dziecko kiedyś będzie zarabiało pieniądze, ale ono będzie miało w głowie tego. Najbardziej w macierzyństwie boję się wychować dziecko w dzisiejszych czasach. No to będzie bardzo trudne. Jak idę do koleżanek, które mają dzieci i one od dzieci w ogóle małych, które zaczynają mi powiększać palcem gazetę i już to mnie boli, po dzieci, które mają 10 lat i pokazują mi właśnie swoje Instagramy i swoje TikToki i swoich idoli, nagle dowiaduję się, co to jest koreański pop, jestem załamana. Nie. I i po prostu myślę sobie, to jest koniec świata. I czasem ostatnio koleżance powiedziałam, że mój tato powiedział, że on się cieszy, że on umrze, zanim ten świat się spierdzieli. A moja koleżanka mówi, wiesz co, moja mama ostatnio powiedziała mi dokładnie to samo. Ja mówię, że to jest straszne, w którą stronę my Tak, idziemy? I jeszcze właśnie, najgorsze jest to, że my sobie nie potrafimy wyobrazić, co to będzie za te 30 lat, 40, nie? Co nasze, zobacz, co się przez 30 lat będą robiły za 30 lat. Nie? To jest niesamowite. Gdzie się będą nagrywać? Boże, stało się bardzo. Wyobraziłam sobie to. Nie, naprawdę, aż się zasmuciłam. A kurczę, chciałam o coś zapytać właśnie mądrego, a teraz sobie, wiesz... Tylko... Więc takie, wiesz, to jakby podsumowując, no my jesteśmy świadomymi... No tak, że jesteśmy świadome, a ile ludzi jest dokładnie to, co powiedziałaś, że tyle ludzi jest nieświadomych. Kiedyś... Dlatego o wiem, co chciałam powiedzieć, że to chyba był, mam to, rozumiem, odebrać jako komplement, że jak weszłaś od razu, to mówisz, o, wyglądasz tak samo na żywo jak na Instagramie. Tak, czyli to był komplement. Tak, to był komplement. Bo ja nie używam, tych filtrów. I mało tego, z kim się nie spotykam i zaczynamy nagrywać, nie wiem, Insta Stories, to ja już widzę, ile moich koleżanek do mnie mówi, a ty nie masz filtra? Ja mówię, na co ten filtr? Ostatnio się widziałam, nie wiem, czy kojarzysz, czy znasz, właśnie położna Kasia. Jest na Instagramie. Tak, i ona właśnie do mnie, Boże, nie masz filtra? Ja mówię, błagam cię, Kasia. I ona ustawiała filtr. I ja mówię, serio, że wyglądam, jakbym wróciła, nie wiem, z Maroko. Ale wiesz, ale filtr to też nie jest nic złego, bo jakby poprawia ci samą ocenę. Wiesz, nie każdy wygląda super, wiesz, pięknie, nie każdy jest modelką, stop model. I wiesz, jeżeli on chce coś przekazać w tym internecie, a ma. Ale ja się wtedy nie umiem skupić, bo patrzę na te gwiazdeczki dookoła. Wiesz, ma coś mądrego do przekazania, no to gdzieś tam sobie wrzuca ten filtr, żeby nie było przebarwienia, żeby nie było widać pryszcza, żeby ona się lepiej czuła. Ja to wolę te filtry takie dla beki. Wiesz, no ja wiem, ale pamiętaj, że wiesz, że jednak mówisz do tego swojego odbicia.
Rozumiesz? No chcesz Nina, ja uważam, że jestem tak piękna, akurat jak ja nagrywam i jakby selfie, jak ktoś mnie nagrywa, to tragedia, ale jak ja się nagrywam, to ja zawsze jestem piękna. No widzisz, no. I rozmawiasz z kimś pięknym. No, no więc... dokładnie, no. No więc tak to jest. Ja to lubię te filtry takie bekowe tak zwane i teraz właśnie znalazłam kolejne dwa, że muszę to wykorzystać jakoś, bo faktycznie pewne rzeczy mnie rozśmieszają. Ja tak nie przyglądam na tych filtrach, ale rzeczywiście czasami coś tam sobie wrzucę, to już jak mam zły humor albo wiesz, słabo wyglądam, to... No ty nigdy słabo nie wyglądasz. Nie, no nie wyglądam, już od dzisiaj, bo myślałam, że będziemy rozmawiać do mikrofonu. Tak, bo tutaj osoby słuchające podcast, musicie wiedzieć, że nagrywając podcast od razu nagrywamy często odcinek na YouTube'a, no i goście czasem wchodzą przerażeni i mówią, jak to? Miałam się umyć na wizję? Ja mówię, no niestety, takie niespodzianki. No, ale słuchaj, też trzeba podkreślić, jakby też pięknie to wszystko puentując, że medycyna estetyczna, jeżeli ma się do tego zdrowe podejście, naprawdę, bo dużo ludzi, umówmy się, fajnie jak sobie coś poprawi, jeżeli ma naprawdę z tego powodu kompleksy i to może im pomóc psychicznie, że poczują się lepiej, tak. No to właśnie, to medycyna estetyczna ja jest takim kluczem ust. Ja do miałam szczęścia. Bardzo małe usta, ja tego nigdy nie ukrywałam. Pierwsze usta, które mi zafundowało, zrobiłam, jak miałam 20 chyba 1 lat i zafundował mi brat. Ja miałam bardzo małe usta i to był mój kompleks, ja jakby w ogóle absolutnie jakby tego nie ukrywam, to wszyscy wiedzą na Instagramie, też rzucam, jak sobie gdzieś tam powiększam je. I to był mój kompleks, ja tego nie lubiłam i... Ale zrobiłaś to dla siebie, tak, bo wiesz o co mi chodzi, że zrobiłaś to były nieudane siebie. Próby potem tego no powiększenia. No tak, ale jesteś wiesz, zadowolona, pokonałaś te kompleksy i tak dalej, dzięki temu, a nie, że po prostu wiesz, twój facet, bo wiesz, słynne przypadki, twój facet powiedział ci zrób cyckie usta, wiesz, przedłuż włosy i pogadamy. Rozumiesz, no że tak, to no było tak. Coś, co ty chciałaś zrobić i dlatego ty się lepiej czujesz. Tak, tak, to prawda, to jest drugi problem, nie? Że kobiety robią często coś dla mężczyzn. I zrobią sobie usta, sobie się podobają, ale przychodzą i mówią, no ale mój facet mówi, że wolę właśnie, żeby były większe jak u tamtej. No tak, to przykre jest, nie? Że coś takiego. A rzeczywiście zdarzają się takie przypadki nawet w... No muszą się zdarzać, bo widać, jak to i nawet czasem teraz, wygląda. Tak, tak. Jakby i ten pacjent rzeczywiście się zwierzy lekarzowi, że coś takiego wiesz, w domu słyszy. I jak wtedy lekarz reaguje? Jeżeli ewidentnie to nie jest życzenie pacjenta, tylko to tam z drugiej strony wynika. To znaczy, wiesz, ja nie wiem, jak inni reagują, bo nie mogę się wypowiadać na jakby temat wszystkich. Natomiast na tych, co znam i z chirurgii plastycznej, bo pracowałam długo w klinice Promedion, naprawdę świetni specjaliści i u siebie, to ja podchodzę bardzo tak do pacjenta, jakby oglądam, bo nie patrzę na to, co kto jemu coś sugeruje. Tylko ja wiesz, ja też mam taką siłę przekonywania i ja potrafię kogoś odciągnąć od tego pomysłu, jeżeli on jest po prostu głupi lub po prostu będzie źle wyglądał. Bo czasami wydaje się, że nie wiem, że poprawisz sobie policzki, ale w pewnym momencie, czy wypełnisz dolinę łez? Dolina łez? Dolina łez to są takie zagłębienia, nie masz ich. Nie mam doliny łez? Nie masz. A co ja mam w ogóle na przykład? Nic nie mam? Pięknie wygląda. Nic bym ci nie zrobiła. Ale nie, mówię szczerze. Nie zarobiła, nie zapisuj się na 5 lat do przodu. Ale nic, powieki opadające, nie, nic? Nie, nie, wszystko wygląda. W ogóle kobieta, wiesz, w ciąży wygląda pięknie i... ci, co i widzą, jest... słuchajcie, co mam powiedzieć, ci, co słyszą, możecie mi tylko zazdrościć. Naprawdę, więc wyglądasz pięknie. Nie, naprawdę nic? Tak, tak. Nie, nic, nic. I wiesz, jak się wypełnia na przykład dolinę łez, to robi ci się, wiesz, twarz Melanie Trump, czyli po prostu... A, że małe takie. Małe oczka, nie? Nie możesz się uśmiechnąć, po prostu się uśmiechasz się. Tylko nie widać ci już oczu, wiesz, więc słabo to wygląda. Zawsze pokazuję ten przykład, jak wyglądała kiedyś, jak jest nieumiejętnie... Widzisz, no i co, i zrobił to jakiś lekarz pewnie, wiesz... No Melanie Trump, ciężko byłoby odmówić. Z USA, nie? Więc wiesz, no... Myślę, że właśnie mógłby odmówić. Wcale nie uważam, że takie osoby, one napierają. Właśnie takie osoby też potrzebują kogoś, kto im doradzi. Ale często jest tak, że ktoś chce po prostu zabłysnąć i wybić się na takiej znanej, jakby wiesz, no tak. Osobie. Ale są też osoby, które są bardzo bogate, w sensie wiemy, że są bogate. I ja się czasem zastanawiam, dlaczego one, nawet co nie to, że przesadziły, że tam jest coś skiepszczone za przeproszeniem. Że na przykład tak, nie wiem, nie umieją nagle zamknąć oczu, no. Dziwnie mówią, te usta są jakieś nierówne.
to mając tyle pieniędzy, bo są na przykład osoby, które się z kolei robią, to widać, ale one są świetnie zrobione, no świetnie. No tak, tak, to prawda. Wiesz, myślę, że tutaj to jest kwestia tego, że być może, wiesz, są jakieś też działania niepożądane. Często jakby próbujesz, w sensie chcesz odnerwić jakiś tam nerw botoksem, tak? I jakby zadziałać na inną partię mięśnia na przykład, tak? I wtedy masz, wiesz, to są działania niepożądane, więc wszystko się może jakby wydarzyć. Często jest też tak, że ktoś jakby chce, no tak jak rozmawiałyśmy, że jakby nalega na przykład na tego lekarza medycyny, no on nie wyjdzie, on musi mieć i tak dalej. Czasami się robi po prostu za dużo. On tego nie widzi w lusterku, to dopiero ktoś inny będzie widział, tak? Jakby to będzie widać na zdjęciach. Albo pacjentki, które też miałam takie osoby, które miały źle wypełnione usta, ale tak się bały na tyle. Ja mówię, trzeba je rozpuścić. Najpierw je rozpuśćmy, potem zróbmy nowe. Nie, nie, bo ona w ogóle nie będzie miała ust. Ale jakby, wiesz, namówiłam, to teraz, Boże, pani doktor, dziękuję rzeczywiście, bo teraz jest o wiele lepiej, tak? A chodziłam z tym 8 lat, bałam się rozpuszczenia, że nic nie będzie, wiesz, jakby, jak już zapłacone, to musi się wchłonąć samo. Wiesz, coś takiego, nie? No tak. Nie, już nie, bo jak, kurczę, zapłacone, to już nieważne, niech będzie tak, jak jest, nie? Kurczę, no, widzisz, jak to wszystko. Ja powiem Ci, że tak jak powiedziałam, ja sobie zrobię te piersi, bo to na pewno, a resztę na pewno bym chciała sobie jeszcze usta poprawić, ale teraz nic nie mogę robić, bo ciąża. Ale masz piękne usta, daj spokój, nie, nic bo ja poprawię. Mam masz drobną buzię. Teraz będziesz sobie robić drobną buzię? Tak, no nie masz, że się mówię do ust, tak? Okej, okay. No bym to chciała tak troszkę, wiem. Oh my god. Niby sexy zaczyna się w głowie, ale a moim największym, słuchaj, marzeniem były z kolei zawsze, bo ja mam rodziców ogólnie ortodontów, tak. Mają swoje kliniki, no i tam też są różni inni specjaliści i zawsze marzyłam, zawsze o licówkach i jeszcze uważam, że jako córka ortodontów te zęby powinny być wizytówką i wyobraź sobie, że mam za zdrowe zęby, nigdy nie miałam dziury, no tak, nigdy nie miałam próchnicy i moja mama powiedziała, że no sorry, ale do licówek trzeba spiłować ząbki na wampirka, no tak. I twoich szkoda. I całe życie cierpię, że nie będę miała liców. No więc tak, widzisz, no. Nawet jak, tak jak z twarzą, chciałabym spróbować, doktor odmawia, także słuchajcie, ja jestem po prostu za piękna, niestety, no za zdrowa. No, nic nie, także ja nic nie muszę. I teraz puentując, ja wszystkim życzę, żeby mieli po prostu sexy w głowie, żeby ze wszystkim podchodzili też jakby z tymi sprawami racjonalnie, a jak już chcecie coś zrobić, bo każdy może chcieć, bo ma jakieś swoje kompleksy, to polecam Wam takich po prostu lekarzy, taką panią doktor jak na przykład Nina. Czy coś byś chciała jeszcze dodać na koniec? Nie, nie, bardzo dziękuję, bardzo miła rozmowa, bardzo taka pogawędka, taki bardzo fajny temat, tak, taki na czasie. No, dokładnie, taki na czasie, także ja Tobie bardzo dziękuję i po prostu co, no, słuchaj, do zobaczenia, może to tak zabrzmieć dwuznacznie, czy podjadę do Wyszkowa jednak kiedyś na ten botoksik? Nie, no, mam nadzieję, że po prostu, wiesz, do zobaczenia też jako ziomki w innych sytuacjach, także jeszcze raz dzięki. Super, bardzo dziękuję.